witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować Audi S8 Plus z końca produkcji. Ostatni wypust i chciałem powiedzieć o tym aucie, jakie są jego wady, zalety, koszty eksploatacji i inne tego typu rzeczy. Oraz jak się uda, to pokażemy część jakichś tam jego możliwości. Jest to auto ściągnięte z Niemiec w tym roku. Ma ponad 5 metrów długości. Jest tutaj silnik V8 na podwójnie doładowany turbinami. Generuje w tym momencie moc 750 koni. Fabrycznie było to 605, ale to przynajmniej właściciel sobie zrobił mapę. Dorzucił parę ulepszeń, wzmocnienie skrzyni było robione i parę innych jeszcze tam dodatkowych pierdół, już tam nie wiem dokładnie co to było, tu musi otworzyć papiery, ale jest naprawdę fajnie. No, odpycha się dobrze, także my się przejdziemy do tematu wyposażenia tego samochodu, bo to też myślę jest całkiem ciekawa opcja. Najpierw nie, no, zaczniemy od przodu. Pod machą znajduje się serduszko tego samochodu. No, to dosłonko, co my tutaj mamy dalej. Dwie turbinki siedzą. Powiększone to nie są fabryczne turbinki, te są troszeczkę większe, bo seryjne wcześniej coś za słabo generowały moc. Także teraz jest lepiej. Nie ma tego laga tak zwanego. I co więcej, no jeżeli chodzi o eksploatację silnika, to niestety co 60 tysięcy km auto musi jeździć na serwis. Musi być wymieniony filtr. Każdy filtr powietrza tutaj się znajdują w tym miejscu. Muszą być wymienione, jak również świece. I do tego najlepiej jeszcze przy tym przebiegu jest wymieniać płyn hamulcowy. Z racji, że tutaj są tarcze ceramiczne. Cały układ hamulcowy jest ceramiczny. No i no to auto już wiadomo, że też powoli nie jeździ. Tutaj mamy całą ceramikę. Sześciotłoczkowe zaciski. Tutaj w tym na podstawie tego auta fabrycznie w podstawowej wersji były lusterka w pełni spolerowanego aluminium oraz listy chromowane. Tutaj za dopłatą można postawić sobie lusterka i wykończenia listem wokół szyb w kolorze piano black. I tutaj poprzedni właściciel tutaj właśnie coś takiego zamówił, ale to nie jest koniec tego wyposażenia. Tutaj z tyłu na przykład dodatkowo z tyłu mamy siedzenie z funkcją masaży, wentylacji. I tak samo kanapy są z tyłu regulowane, oparcie i dół jest regulowany, system multimedialny, tak samo z tyłu wzbogacony, plus do tego filtr jonizujący powietrze, żeby tam komfort pasażera był. Funkcja sterowana przednimi siedzeniami z panelu tylniego, roletki tylnych szyb, tak samo są dodane dodatkowo. Nagłośnienie Bang & Olufsen w 3D, chyba 1750 W generujące, jak dobrze pamiętam, do ciągu drzwi. Jest wyposażony w system Soft Close. Bagażnik, no dużo się mieści w bagażniku, tutaj jest niestety trochę syf w tym bagażniku. No wiadomo, jest elektrycznie tam otwierany, sterowany, tak samo można go elektrycznie otworzyć, zamknąć z pilota i tak samo od strony kierowcy. Również auto
nie wiem po co, to już po prostu chyba była fanaberia, bo to auto ma wszystko wyposażone, co było możliwe. W tym między innymi na wyposażeniu jest tak. Nie wiem po co, ale wiem. Również elektrycznie składany, tam się schowa. Także to jest fajne. Rury i to podwójny wydech. I to nie jest fake wydech. To są dwie pełne rury. A czarno tam. No, przechodząc do środka, to właśnie to co mówiłem, no tutaj mamy od otwierania, zamykania bagażnika guziczek, tak, to jest standard. Co tutaj więcej z takich rzeczy, wykończenie wewnętrzne również całe w piano black z dodatkami karbonu, oświetlenie ambiente w górnych częściach regulowane, górne jest zawsze białe. Oświetlenie przykładowo boczne, to co mamy tutaj, tutaj możemy zmieniać profile koloru, tam może być czerwony, polarny, czerwony z polarnym, jakiś kość słoniowa, no i taki polarny. To są tylko takie trzy wybory, to jest takich ciekawostek. No więcej wszystko, no to co można się spodziewać po takim aucie. Czyli bogaty system multimedialny, przykład Audi Connect, to jest system, w którym możemy sobie podglądać aktualny stan pogody, ceny paliw, wyszukiwać jakieś miejsca docelowe, zdalnie za pomocą aplikacji w telefonie, na przykład, nie wiem, tak jak tutaj mam, aplikacja My Audi jest i tutaj na przykład mam podgląd swojego auta, mogę patrzeć sobie stan oleju i inne tego typu rzeczy. Tutaj podłokietnik, to jest funkcją ładowania telefonu, jest podstawka, no ale tego raczej tam wątpię, czy ktoś to używa, bo to jest chyba tylko 10W ładowanie, to już jest trochę za mało na dzisiejsze czasy. Co więcej, są sportowe fotele, czyli wyglądają jak zwykłe, no ale są no, usportowione, że tak powiem. Można sobie właśnie tutaj wybierać funkcję masażu. Tutaj możemy sobie ustawić masaż, jaki chcemy. Regulowane pasy są, wysokość pasa. Regulowana tutaj ta część fotela jest regulowana. Tutaj część, no to podstawowe. Tutaj możemy sobie dopompować boczki, żeby nas trzymało lepiej. No i dół wysuwane elektrycznie. Kierownica z funkcją podgrzewania. Tak jak teraz mamy ogrzewanie kierownicy, jest wyłączone, włączone takie rzeczy, te auto odpalne. No tu mamy też funkcję lap timera mam dograną dodatkowo, to ja już sobie to sam robiłem. I tutaj mam tak, ciśnienie do ładowania turbin, poziom temperatury oleju. Tutaj mamy system dodatkowych świateł w razie lipnej pogody. Light vision, regulacja, co ma jeszcze? To nie wiem, czy tutaj widać. Widać. Mamy tutaj dodatkowo jeszcze head-up wyświetlacz. Wyświetlacz head-up. Lusterka, mamy ten panel informacyjny w lusterkach, jak coś tam się zbliża. Fotochromatyczna lusterka boczna, tylnie podgrzewana przednia szyba, tylnia tak samo w krzyberdach dodatkowo. Jedyne co chyba z tego wyposażenia brakuje tutaj w tym miejscu, tutaj powinny być klawisze do sterowania automatycznymi bramami garażowymi i innymi i niestety tego nie ma. To jest chyba jedyna rzecz, której brakuje, bo jak patrzyłem w konfiguracjach, to wszystko jest. Fotel pasażera jest fotel pasażera z pamięcią. Tak samo kierowcy fotele tylnie również z pamięcią. Co więcej, no chyba to wszystko, co powiem, to jest tyle dodatków, że można by było mówić o tym aucie godzinami. Ten ma
tryb sportowy, na przykład czy tryb indywidual ze sportowym mechanizmem różnicowym, czy tam taka jakby elektroniczna szpera, nie wiem, jest komunikat na przykład po wyłączeniu, że tutaj mamy właśnie stabilizacja toru jazdy włączona, czyli tam całe to ASP, wszystko. Jak to wyłączymy, to stabilizacja toru przełącza się w tryb sport. Wtedy załącza się szpera na tył, tam chyba 65% czy 75% było ustawione, bo to też tam było coś modyfikowane, do końca nie wiem, bo to już jak się tam było rozmawiane z poprzednim właścicielem. No i tak to wygląda w sumie. Nagłośnienie mankowcem, bardzo pięknie gra, czysto. Tutaj mamy ten dotykowy touch panel, no ale to już w sumie w waszych ustach jest dostępne, także o tym nie ma co mówić. Jakieś asystenty parkowania, inne takie rzeczy, których tam się nie używa. Tak samo jeszcze jest aktywny radar z funkcją na przykład zatrzymania się przed przeszkodą, czyli na przykład jeździmy sobie po mieście, auto nam automatycznie zwalnia za autem, auto rusza na czerwonym świetle, auto też zaczyna jechać. To jest ten aktywny tempomat ACC. Zawieszenie, pełna pneumatyka jest, on tutaj dużo się nie podnosi. W poprzednich generacjach typu D3 na przykład, jak było w D3-kach, auto się podnosiło dosyć znacznie. Tutaj tej różnicy w podnoszeniu nie widać między trybem sportowym a komfortowym, także to jest nieznaczna różnica, ale zmienia się charakterystyka jazdy oraz zmienia się twardość, jak to nazwać, całkowicie, no ciężej pracuje kierownica. No i auto też robi się sztywniejsze i lepiej się trzyma. Tam jest dodatkowy mechanizm różnicowy od Audi w tym samochodzie zainstalowany. Przez to, że jest ten dodatkowy mechanizm różnicowy, auto dużo lepiej trzyma się w zakrętach. Teraz tak, przechodząc do dalszej części, koszty utrzymania tego pojazdu. Jeżeli chodzi o tankowanie, myślę, że spokojnie dwulitrowy Passat nowej generacji spali to tyle samo, co to auto po mieście, w trasie spali może trochę mniej. Tutaj spalanie przy normalnej jeździe, jadąc po mieście, gdzie ja też normalnie do końca po tym mieście nie jeżdżę, jest w granicy tam 13,5-14 litrów. To jest spalanie i to jest, są dane tam od 3 miesięcy jeżdżę tym autem i to jest taki mój średni z 3 miesięcy po mieście, około 13-14. W trasie, jeżeli się jedzie przepisowo na chillaucie, no to jest spalanie rzędu 8,5-9 litrów. To jest takie 140-150, no prędkości dodatkowe, wiadomo jak damy, bo jest tutaj system rozdzielenia cylindru, tak jak było kiedyś w tym 5 silnikach chemii. Także tutaj mamy coś takiego, że jedziemy cały czas z całą prędkością, automatycznie system odłącza nam 4 cylindry i jedziemy sobie tak jakby na 4. Można być jak na zwykłym silniku. No w tej spalaniu spada do tych 8,5-9 litrów. Jadąc na wszystkich cylindrach w trasie, no coś w granicach 10 litrów spali. No tak jadąc dajmy do 160 na godzinę. Powyżej no to już tam się zaczyna. No a wiadomo tam prędkości 250 na godzinę to już jest studnia wir w baku. Zapraszamy na stację. Z dodatkowych rzeczy, jak ja tutaj na przykład się zajmuję trochę motoryzacją, coś tam sobie zrobię sam, typu tarcze, klocki zmienię. Na przykład no, w tym momencie jestem naszykowany, tak, że to w porządku, jestem naszykowany z klockami. Z racji, że to jest ceramika, komplet klocków na przód i tu jest koszt około 8000 zł. I to są oryginały od Brembo i to jest koszt klocków samych. Jeżeli chodzi o tarczę, tarczę na przód, koszt kompletu tarczy na przód około 52 tysięcy zł. Na tył 38 tysięcy. To jest koszt, jeżeli chodzi o eksploatację hamulcową w ceramice. Bo zwykłe to kupimy cały komplet do tego auta za jakieś dajmy 12 tysięcy na przód i tył. Tak, wymiana świec i filtrów, no to filtry są w granicach tam 400 zł, oryginały. Tylko trzeba dobrze było się naszukać, bo jeszcze to jest młody rok, tam 17, także niby ma 5 lat, ale ciężko. Z filtrami jest dużo zamienników, które po prostu są sporo odbiegające od rzeczywistych wymiarów. Na przykład zamówiłem filtry jedne, to przysłali mi całkowicie nie to, co potrzeba. Mimo, że był numer seryjny, bo tam niby się zgadzało, ale coś ktoś tego nie przewidział. Drugie filtry przyszły mi z firmy MAF. To z kolei były dłuższe, dłuższe o prawie 10 cm. Także też był problem w montażu i trzeba było szukać dalej.
Także koszt filtrów to jest około 400 zł. Koszt filtrów to jest około 400 zł. Jeżeli chodzi... No tam sobie akurat siomeczki driftują. BRX8. Akurat ziomeczki skończyli. Na tym skończyłem, na filtrach, tak. Świece kosztuje około 1000 zł. Jeżeli sobie wymienić sam, to jest git. To nie jest nic tam skomplikowanego. W serwisie koszt wymiany świec wraz ze świecami to jest 3500. Filtry z filtrami około 2000 koszt. Bo dzwoniłem początkowo, chciałem sobie, zaprowadzę tam, nie będę dłubał, bo po co, nie? Ale tak powiedzieli ceny, sobie popatrzyłem po to tamto, mówię, dobra, sobie zmienię, podłubię, ja lubię, tylko czasu znajdę, no więc znalazłem czas i się zmieniłem. Następną rzeczą, jakiej nie polecam robić w tym aucie, jak sobie dłubiesz, masz komputer diagnostyczny, wszystko ok, sobie lat timer włączyć i tak dalej, gitara. Nigdy nie rób adaptacji zawieszenia. Robiąc adaptację zawieszenia, nikt ci tego nie zrobi, jedziesz do serwisu. W serwisie 900 zł to jest adaptacja zawieszenia. A o co chodzi? Wężyk od kompresora jednego mi spadł w aucie i był błąd regulacji zawieszenia. No to już wpisałem na forum, gdzieś tam poszukałem w Google. Mówię, Google pokazał tam chyba elektroda.pl i temat zawieszenia. Zrób kalibrację, kalibracja musi być. No, adaptacja zawieszenia. Spoko. Dobra, zrobię to, będzie gitara. Bo opadł był problem. Zrobiłem adaptację, wysypało cały sterownik. I to nie tylko u mnie tak się stało, bo było dużo przypadków właśnie, że cały sterownik wysypało przy adaptacji zawieszenia. No i to się musi kończyć w serwisie, bo jest to kodowane. I no, jak na razie jeszcze nikt do tego nie ma kodów, bo no, mały spikałki. Jeżeli chodzi o same koszty utrzymania tego auta, myślę, że gdzieś przy zarobkach rzędu 10-15 tysięcy miesięcznie śmiało można się w takie auto wpchać, jeżeli chodzi o jakieś prace serwisowe, bo jeżeli chodzi o jak jest wszystko porobione, tankowanie, takie rzeczy, i no to śmiało jest jak z Passatem. To serio, mówię jego, dajmy, młodszy brat. Jeżeli chodzi o opony, komplet opon do tego auta, tak żeby po prostu to się dobrze trzymało drogi, żeby sobie nie zrobić przykucia na autostradzie czy przy jakimś tam przyspieszaniu. Opony około 9 tysięcy kosztowały. Jest to jedna tam z najlepszych marek, polecana przez tam producentów sportowych aut. Ale mimo wszystko przy tej mocy jednak tu jest prawie 1200 momentu obrotowego. Także gubi trakcję na suchy. W deszcz dopiero jak chce się dać mu ognia, to tak najlepiej od 50-70 na godzinę, żeby po prostu fajnie pojechało. Jeżeli dajmy no, jak ja, to pojechałem oglądać do Niemiec, do znajomego, który po prostu do którego to pojechało i dał mi znać, że ma fajny egzemplarz. No to sobie no, tak ja polowałem, dajmy około 2 lat, oglądałem takie sobie, no takie pierdółki. I tak to wsiadłem, było sucho, były zimowe opony założone też chyba w Continentale. Dałem mu troszeczkę gazu, troszeczkę, a auto tak, skacze, nie? I zaraz kontra kierownicą, po prostu wybiło trakcję. Później założyłem te opony, na suchym było ok, to już letnie założone były, na wiechardze podstawa była odrapana niestety. To już poszło gdzieś tam. No to też jednak tą trakcję trochę gubił, na mokrym był już całkowicie fajnie, nie? Także na mokrym, jakby się chciało bawić, to bez problemu poleci jak do EMA. Ceny tych aut, ja to kupiłem od pierwszego właściciela w Niemczech, który po prostu też tam trochę kasą dorobiony jest i tak mu bardzo nie zależało, poza tym miał drugi model i jeszcze przed kryzysem, w ogóle przed tą całą wojną wszystkim, mi się to auto udało kupić do kupy za cenę około 280 tysięcy. Obecnie jak przeglądałem, ceny wahają się w okolicach z tym wyposażeniem, z tą wersją silnikową w wersji plus, która ma 605 koni fabrycznie, między 320 a 360 tysięcy. Takie są wahania ceny. To do sprzedania jest, tak? Nie, na razie nie. Na niemiecku. Ściągnięta z Niemiec.
Żartujesz! Było zaj... No i niestety dzwonimy na lawetę, bo się zerwał wał napędowy prawdopodobnie. Nie wiem, co Państwu, nie zaglądałem pod spód, bo to jest wszystko podakrywane, ale prawdopodobnie się wałek zerwał, albo wyprze jakieś koło rzędate poszło, nie wiem. No i czekamy na lawetę. Także kolejny serwis. W dalszej części filmu powiem Wam, w następnej części, która się pojawi tam za jakiś czas na YouTube, powiem Wam, co dokładnie się stało, co tam zdiagnozowali na serwisie i jakie koszty są.